Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na Buble Kosmetyczne. Jak wiecie, takie filmiki to rzadkość na moim kanale, bo z tego co się orientuję, to chyba są dwa takie filmiki. Teraz będzie trzeci. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka kosmetyków z pielęgnacji, jak i z kolorówki. Są to kosmetyki, które albo sobie sama kupiłam, albo mam z jakichś wymianek. No i niestety muszę zaliczyć je do Bubli. Pierwszym kosmetykiem jest balsam do ciała z wyciągiem z jagód z firmy Gauche. Ja sobie go kupiłam już jakiś czas temu. To miał być mój balsam taki wiosenny, bo zapach tych jagód w tym opakowaniu jest przepiękny. 150 ml, cena 14 zł. Niestety, na mojej skórze on utlenia się do takiego bardzo dziwnego zapachu, że nie jestem w stanie wytrzymać. I mimo tego, że bardzo fajnie szybko się wchłania, nie klei się, to niestety zapach jest okropny. Z tego co się orientuję, firma Gauche ma wiele innych ciekawych zapachów właśnie z tej serii, ale aż boję się pomyśleć, jakby one zachowały się tak jak właśnie ten na mojej skórze. Więc niestety jest dla mnie bublem, a szkoda. Kolejnym kosmetykiem jest masło do ciała z firmy Flosslec, truskawka, poziomka. Ja to masło mam z paczki od Beatki i z tym masłem tak naprawdę nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że nawet nie przyczepię się do konsystencji, która jest bardzo leista, leisto-kleista, bo bardzo ładnie pachnie. Na skórze pachnie tak samo jak w opakowaniu. Natomiast jeśli jakby nie do końca zbyt mocno wmasuję to masło w moją skórę, to zostają białe smugi. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, że no przecież zawsze jak się tam za mocno nie wmasuje jakiegoś balsamu czy masła, to zawsze zostają jakieś białe smugi, ale później to się wchłania. Niestety tu się to nie wchłania i zostają takie smugi dosyć, może nie grube, ale takie jakby bardzo gęste. I to brzydko wygląda, słuchajcie. Mnie to niesamowicie irytuje, że to masło się nie wchłania i zostają naprawdę dosyć brzydkie smugi, że tak powiem. Więc nie wiem dlaczego akurat tak się dzieje z tym masłem, a nie inaczej. No, tak jak powiedziałam, no szkoda, bo on naprawdę bardzo ładnie pachnie, dobrze nawilża, ale w niektórych miejscach na ciele widzę, że jak za mocno się nie przyłożę, no to to masło się nie wchłania, więc dla mnie jest bublem. Ja jestem zbyt mało cierpliwa, więc ja wymagam od kosmetyku, żeby on się wchłonął dosyć szybko, a nie żebym się jeszcze gdzieś tam z nim męczyła. Teraz dwa buble z demakijażu oczu. Pierwszym z nich jest Nivea dwufazowy płyn do demakijażu, który mam z wymianki z Dagmarą. U Dagmary on się nie sprawdził, spytała mnie Dagmara, czy bym chciała go użyć, powiedziałam, że tak. Niestety on u mnie się również nie sprawdził, niesamowicie mocno oczy mnie szczypały, ale dosłownie po kilku użyciach, nie za pierwszym razem, tylko po kilku użyciach, też skóra była dosyć mocno zaczerwieniona i ja powiedziałam, że ja takich kosmetyków po prostu nie chcę używać, a szkoda, bo wydawałoby się, że firma Nivea jest dobrą firmą. I kolejny kosmetyk do demakijażu to Gerio Vital i mleczko, które dostałam od Magdy. I tutaj też na początku wszystko było ok, ale niestety po jakimś czasie zaczęło mnie bardzo szczypać dookoła oczu i stwierdziłam, że nie będę używać. A tym bardziej, tak szczerze mówiąc, na ten Gerio Vital trochę liczyłam, ponieważ ja znam kosmetyki firmy Gerio Vital i one generalnie się u mnie sprawdzały. Natomiast ostatnio mam w ogóle jakiś spory problem z rzeczami do demakijażu, natomiast zarówno Dagmara, jak i Magda mi powiedziały, że te kosmetyki, u nich one się akurat nie sprawdziły, więc myślę, że to nie jest wina mojej skóry, a tych kosmetyków. I ostatni kosmetyk do pielęgnacji to delikatna oliwka pielęgnacyjna, również z firmy Nivea. Ja tą oliwkę dostałam od Ani, której robiłam tort z pieluch. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego tortu z pieluch, to tutaj gdzieś zostawię Wam link do tego filmiku. Ania, zanim urodziła Wojtusia, używała tej oliwki do ciała i niestety po jakimś czasie wyskoczyły jakieś krostki. Nie było to uczulenie, ale to były krostki i zapytała mnie, czy nie chciałabym dostać tej oliwki, więc powiedziałam, że czemu nie, mogę spróbować. I powiem Wam szczerze, że ja bardzo długo używałam tej oliwki. Do ostatnich kilku dni, kiedy zauważyłam, że zarówno na nogach, ramionach, dekolcie, nawet na nadgarstkach, zaczęły pojawiać mi się pojedyncze krostki. Zapytałam Anię, czy to są takie krostki, które nie są jedna obok drugiej, tylko takie dosłownie pojedyncze i czy one są takie dosyć mocno swędzące. Powiedziała, że tak, coś takiego identycznego miała, więc ja pomyślałam sobie o nie. Czyli to nie jest wina ani mojej skóry, ani skóry, tylko po prostu wina tej oliwki, więc ja tej oliwki nie chcę używać.
trudno. Szkoda, bo tak jak powiedziałam, firma Nivea wydawałoby się, że jest ok, ale coś jest nie tak. Teraz przejdę do kolorówki. Gąbka do makijażu. Przepraszam za to, że jest brudna, ale ona po prostu już od dosyć dawna czeka na nagranie, więc już stwierdziłam, że nie będę jej myła, bo po prostu jest dla mnie bublem. Po pierwsze, zbyt mocno zbita. Jeśli daję ją pod wodę, to ona nie powiększa swojej objętości. Pochłania niesamowicie podkłady, płynne podkłady. No i robiąc sobie makijaż, praktycznie nie zostawia żadnego stempla, więc bez sensu w ogóle. Kolejnym kosmetykiem bublem jest błyszczykowa pomadka do ust z firmy Lovely. Co prawda uwielbiam te pomadki za to, że mają przepiękne kolory i właśnie mają taką cudowną konsystencję, no ale jeśli pomadka wygląda w ten sposób, no to sorry, no to ja nie chcę takiej pomadki, bo po pierwsze ona jest tutaj złamana, a po drugie wstyd w ogóle coś takiego w ogóle wyciągnąć, sobie takim czymś usta pomalować. A szkoda. I słuchajcie, teraz mam trzy eyelinery. Pierwszym z nich jest firma L'Oreal i to jest wodoodporny eyeliner. I z tym eyelinerem nie byłoby nic złego, gdyby nie to. On faktycznie bardzo dobrze się utrzymuje. Gdyby nie to, że on bardzo mocno ściąga mi powiekę i ja czuję, że coś tam jest na tej powiece, gdzie ja powinnam w ogóle takiego eyelinera, takiej w ogóle kreski zrobionej nie powinnam czuć. I tutaj jest coś dziwnego, ale ja tą kreskę odczuwam, więc dla mnie to jest w ogóle nie do przyjęcia. Czuję dosyć spory dyskomfort ściągnięcia powieki. Kolejny eyeliner, który jest dla mnie bublem i mam go z wymianki z Dagmarą, to jest Delia Cosmetics New Black Look, który wygląda w ten sposób. Użyłam dosłownie raz. Dosłownie raz użyłam tego eyelinera i cóż się stało? Zrobiłam kreskę, a ta kreska po kilku godzinach spadła mi na policzek. Po prostu spadła na policzek. Myślałam na początku, że może mi się tusz kruszy, ale spojrzałam w lusterko, patrzę, nie mam kreski, więc ta kreska odpadła. Ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że może ja mam zbyt, nie wiem, tłustą powiekę. Nie, no, nie mam tak, aż takiej tłustej powieki, bo ja robię kreski innymi eyelinerami i nic takiego się nie dzieje, więc no tutaj ta kreska po prostu cała odpadła, więc dla mnie to jest total bubel, mimo tego, że to było nowysieńkie. I słuchajcie, mam jeszcze jeden eyeliner z firmy Avon. Tutaj miał być kolor teal i ten kolor jest oczywiście, czyli to jest taki morsko-zielony. Ja Wam teraz pokażę, tutaj kreskę Wam zrobię. I za momencik ja do tego wrócę. Teraz Wam pokażę dwa kolejne kosmetyki, które są bublem. I to są dwie maskary z firmy Lovely. Ja nie wiem, jak to jest, ale firma Lovely, Vibo, potrafi wypuścić cudowne maskary, które są rewelacyjne i wszyscy je lubią, ale potrafi też wypuścić takie maskary, które są po prostu mega bublami i w ogóle nie powinny pojawiać się w sklepach. Tutaj jest Volume Buster, jedwab dipentenol collagen XXL. Niestety użyłam jej dosłownie kilka razy i ta maskara po prostu zrobiła się sucha. Mimo tego, że kupiłam ją jako nową, ona mi wytrzymała dosłownie kilka razy i zrobiła się sucha. Cały ten pędzelek, wszystko było suche. Tutaj mamy Lovely Flash Lashes, coś takiego, nie wiem, już nawet jest zdarte. Tutaj jest też efekt sztucznych rzęs. I słuchajcie, ta maskara też nie wytrzymała długo. Może z 10 razy nią pomalowałam rzęsy i po prostu ona wyschła, więc naprawdę szkoda, bo ja zawsze liczę maskary w ogóle polskich firm i w ogóle tak liczyłam, że to będzie może jakaś znowu lepsza maskara niż poprzednie z Lovely. No ale bywa tak. Teraz wracając do tej kreski z Avon. Już Wam pokazuję, co się dzieje po zmyciu tej kreski. Ta kreska powinna być takiego koloru, słuchajcie, jak tutaj, prawda? Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. No powiedzmy, że to widać. Z kreską jest wszystko ok. Sam aplikator jest również ok. Ale teraz Wam pokażę, jak ja zmyję, co się dzieje. Widzicie, że to ścieram. Ja to naprawdę ścieram, słuchajcie. Po zmyciu na mojej powiece zostawał taki zielony, więzienny kolor, co wyglądało naprawdę okropnie. I słuchajcie, no zobaczcie, ja go cały czas wycieram. Cały czas to wycieram i po prostu to nie chce zejść.
to już nawet na waciku prawie nic nie zostało. I tak wyglądała moja powieka. Stąd też dla mnie ten eyeliner z Avonu jest dla mnie bublem. Bo po prostu co z tego, że ja zrobię do makijażu, mam czyste oko, nie mam tuszu na rzęsach, jak zostaje mi zielona, więzienna kreska. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o buble. Sami widzieliście, że nie było tego zbyt wiele, ale faktycznie te kosmetyki są bublami i ja nie mogę się doczekać, kiedy się po prostu ich dzisiaj pozbędę. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam, pa!